Siema, witajcie po kilku dniach przerwy. Słuchajcie, nie było czasu totalnie nic nagrywać. Wiem, że miałem wam pokazać różne sprzęty i tak dalej, co kupiliśmy, gdzie byliśmy, gdzie możecie wy sobie też zrobić jakieś zakupy, jak mieszkacie w Tajlandii albo macie zamiar się przeprowadzić, to gdzie takie ewentualnie zakupy będziecie mogli zrobić, to o wszystkim wam poopowiadam później. Ale teraz jeszcze muszę jechać, załatwić kolejne rzeczy, muszę oddać klucze ze starego mieszkania, jeszcze załatwić to prawo jazdy, o którym też wspominałem wcześniej. Także tylko chcę się tutaj z wami chwilowo przywitać i powiedzieć, że już tutaj jesteśmy w tym nowym miejscu, jestem na tarasiku, wiele rzeczy porobiłem, pomontowałem, poinstalowałem i tak dalej, więc dużo się działo, będzie dużo do opowiadania, ale troszkę później. Tymczasem wsiadam na nasze Shokobutsu, czyli skuter, i jadę do miasta. Na szczęście pogoda jest wyśmienita, świeci słońce, piękne kolory, zielone palmy, żółte słońce, piękne niebieskie niebo, także jest bardzo dobrze i jadę załatwić kolejne sprawy, a do was wrócę za chwilę. Słuchajcie, jakbyście mieszkali kiedyś na Pratamnaku, tutaj na tej dzielnicy, bardzo fajnej, bardzo tą dzielnicę lubimy, to pamiętajcie, że możecie zawsze przyjść do tutaj takiej fajnej rodzinki na pyszne śniadanie, obiad. No tak, śniadanie albo obiad. Obiad to trochę za mało, nie, na śniadanie. Na takie śniadanie, gdy tylko byście mieli ochotę na ryż z kurczakiem i rosołek do tego. Kurde, jakieś remonty. Dzieje się. 50 batów taki rosół z ryżem gotowanym kurczakiem albo ze smażonym. I jeszcze do tego można sobie wziąć jakąś wątróbkę albo jeszcze jakieś inne rzeczy. Więc jest troszeczkę do wyboru. I do tego rosołek. I to 50 batów, czyli jakieś 5,50 za takie śniadanko. Jak najbardziej. Czemu nie? Bardzo smacznie, dużo klientów i świeże, bo codziennie na świeżo wszystko gotowane i robione. Dodatkowo tutaj w Tajlandii często je się czosnek w skorupkach, więc jest to trochę inaczej niż w Polsce. Co prawda też je się normalnie, ale w restauracji, na przykład jest ta restauracja i jest normalnie podany czosnek, tak? To przecież ja go nie obieram ani nic, tylko je się go w całości. Czasami na przykład w papai salad też są powrzucane takie czosnki i je się po prostu tak gryzie i albo połykasz wszystko, albo jak ugryziesz i zjesz środek, no to ewentualnie wyciągasz, odstawiasz dodatkowo papryczki. Jedne, drugie. A restauracja znajduje się przy samym Sevenie. Dosłownie dotyka 7-Eleven. Ostatni rzut na City Garden, na Pratamnaku. No bo właśnie już oddałem klucze. Tu byli państwo idealnie na czas, tak samo jak ja. Ja nawet byłem 2 minuty przed czasem, oni chyba z 6-7 minut, bo byliśmy umówieni na 11, byli 10.54, także bardzo fajnie. Słuchajcie, no to sprawdzanie dzisiejsze co naszego mieszkania przy oddawaniu kluczy, no było zupełnie inne niż poprzednie. Kiedyś to tak jak byliśmy 2 miesiące czy coś, to tylko tak sprawdzili, okej, jest wszystko, a dzisiaj to było takie, no powiem wam, sprawdzanie bardzo szczegółowe. Pan sprawdzał nawet, czy działa toster, czy działa mikrofalówka, wszystkie zdjęcia, czy talerze uszkodzone jakieś, czy to, czy tamto, czy telewizory działają, czy czasem szyby nie są porozbijane. Także naprawdę dzisiejszy ten checkout, oddawanie kluczy i jakby zrywanie też kontraktu, bo to też jest kolejna sprawa, którą chciałbym tutaj poruszyć, to było zupełnie na innym poziomie niż to, co było do tej pory, ale wszystko, co miało być sprawdzone, zostało sprawdzone, co tam brakowało, jakiejś jednej szklanki, jakiegoś jednego noża, który się złamał, no okej, no musiałem za to zapłacić drobne jakieś tam 100, 200, 300 batów, bo były takie rzeczy, jednej miski jakieś brakowało, pewnie się zbiła, no to wiecie, no to tam wyszło 100 zł mniej więcej za takie coś, czyli było potrącone mi to po prostu z depozytu, którego złożyłem. Depozyt składałem tylko za 1 miesiąc, czyli i tak bardzo mało, bo często jest depozyt 2-miesięczny tutaj w Tajlandii, więc trzeba zapłacić za 2 miesiące z góry samego depozytu tylko takiego, który później jest zwracany, o ile właśnie nic się nie stanie przy wyprowadzce. Czyli ja miałem 20 tysięcy depozytu, zapłaciłem jeszcze za prąd, za wszystko, no bo teraz liczniki żeśmy spisywali. No i trochę nas tam, trochę z tego depozytu zabrali, ale wszystko jest okej. Ale słuchajcie, co jest bardzo ważne, bo mieliśmy kontrakt na rok czasu, a mieszkaliśmy tutaj 11 miesięcy, więc zrywamy tak jakby umowę, bo powinniśmy tu jeszcze mieszkać 1 miesiąc i zapłacić jeszcze za wynajem za 1 miesiąc, czyli musielibyśmy zapłacić 20 tysięcy i jeszcze
I później ten depozyt by nam został zwrócony. A kiedy zrywamy umowę i wyprowadzamy się szybciej i nie chcemy zapłacić już za ten kolejny miesiąc, no to jest tak właśnie zerwanie umowy. No i wtedy ten depozyt nie powinien być zwrócony. Ale z racji, że mieszkaliśmy tu już kiedyś, z racji, że teraz mieliśmy na rok czasu, a mieszkaliśmy aż 11 miesięcy, z racji, że w sumie wszystko było w porządku, płacone zawsze na czas i tak dalej, i tak dalej, no to właściciel na szczęście zgodził się oddać nam ten depozyt, pójść nam na rękę i oddać nam depozyt, ale za to sprawdzanie mieszkania to było na takim poziomie, że jestem aż w szoku, że tak wszystko naprawdę idealnie, dokładnie sprawdzili. No ale dobrze, no przynajmniej okej. Okay. Ja też jestem czysty, mam czyste sumienie, że coś, co ewentualnie rozwaliłem, zniszczyłem czy zabrałem, nic nie zabrałem, no ale no, chodzi o to, że tam brakowało tego noża czy czegoś, szklanki, to że zapłaciłem, no i okej. Okay. I przynajmniej dobrze się z tym czuję i fajnie. Także żegnamy się tutaj z City Garden. Ja jadę jeszcze oddać paszport, bo muszę załatwić tam właśnie te prawo jazdy. Także w tym tygodniu będę przedłużał prawo jazdy. Także muszę się spotkać jeszcze z panią, która mi to wszystko będzie załatwiać. Także pamiętajcie, że jeśli byście też takie rzeczy potrzebowali, tutaj prawo jazdy, konto w banku, jakieś inne rzeczy, to dawajcie znać. Na maila wejdźcie na patajaproliving.com i tam macie maila do kontaktu. Dajcie znać, to jestem w stanie wam tutaj pomóc. Przekierować was do odpowiedniej osoby, która załatwi wam to bez problemu. I ja idę jeszcze tylko się pożegnać z jednym kolegą, który mieszkał nad nami z Cape Town, z Afryki Południowej. Bardzo fajny, miły, uśmiechnięty, bardzo taki wesoły pan. No, taki starszy, koło 50, który pracuje sobie zdalnie. Mieszkał właśnie nad nami, często do nas tam coś się pytał, jak się czujemy i tak dalej, i tak dalej. Także muszę się z nim pożegnać, powiedzieć mu, że się wyprowadzamy, no bo będzie zdziwiony, że nas nie ma, kurde, no zawsze nas widział na basenie czy coś. Także idę się pożegnać i lecę dalej na miasto, a następny odcinek będzie bardzo fajny, znowu kolejny, ciekawy, bo udam się do bardzo fajnego mieszkania tutaj na koło Jomtiem, odwzorowanie Malediwów. Coś w tym stylu. Jeszcze sam nie wiem, bo jeszcze tam nie byłem w tym kondominium. Także pojadę, chętnie zobaczę teren, zobaczę mieszkanie. Także w następnym filmie podzielę się odnośnie nowej nieruchomości pod wynajem, która jest tutaj dostępna w Pattaji. Jeśli ktoś by chciał przyjechać, ktoś by chciał zarezerwować sobie miejsce, mieszkanie, to tutaj służę pomocą. Takie mieszkania, które będę sprawdzał, nagrywał o nich filmy, będę umieszczał na stronie emmapropertyth.com. Tam już są obecne te mieszkania, które wcześniej nagrywałem, umieszczone, więc jeśli będziecie szukać takiej strony z nieruchomościami pod wynajem czy pod sprzedaż, to będę umieszczał tam na tej stronie emmapropertyth.com. Także zapraszam was też na tą stronę i tam też jest kontakt, gdzie możecie napisać w sprawie wynajmu czy zakupu. Będzie z czasem coraz więcej tych mieszkań, bo teraz tym będę się trochę więcej zajmował, więc będzie się to rozwijać. Także zapraszam. Ja idę się pożegnać i widzimy się za chwilę. Słuchajcie, ja ogólnie nie lubię Afryki, ale Wally to jest po prostu... Walter to jest po prostu taki uśmiechnięty gość. Od razu zobaczcie na mój uśmiech. No, jestem tak zadowolony z tego pożegnania. Dobrze, że właśnie się z nim pożegnałem. Bardzo był w ciężkim szoku, że się przeprowadziliśmy, bo nic nie mówiliśmy na ten temat, że się przeprowadzamy. Wymieniliśmy się w końcu po takim długim czasie line'em i WhatsAppem, także będziemy mieć kontakt do siebie, bo naprawdę super gościu. No i tyle. No i żegnam się tutaj z tą dzielnicą, ale i będziemy tutaj na pewno wpadać, czy czasami może na basen, czy na pewno gdzieś tutaj do znajomych, których tutaj mamy, bo mamy już tu sporo znajomych. Także tyle. Dobra, jadę do pani, która będzie mi robić prawko. Przedłużać prawko. Ważność prawka o kolejne 5 lat tym razem, bo pierwsze prawko jest na 2 lata, a później, kiedy robimy przedłużenie, to już na 5 lat. Ja już dokumenty o przedłużenie prawka mam złożone. Wszystko już tam poogarniane. Termin ustalony na piątek. A tymczasem przyjechałem do Laguna de Maldives Beach Resort. Znajdujemy się około 10-15 minut pieszo od plaży. No i właśnie tutaj teraz udam się do mieszkania, które jest pod wynajem. Zobaczymy, jak wygląda. Jeśli tylko interesują was takie tematy nieruchomości tutaj w Tajlandii, to koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić następnych odcinków, które będą o nieruchomościach. Zrobiłem fajne wideo odnośnie tego mieszkanka, które miałem nagrać. Także one będzie do zobaczenia w kolejnym vlogu. Przychodzę pod skuter i patrzcie na to. Stacyjka włączona. Wszystko się świeci. Światła się świecą. Dobrze, że to nie dłużej niż jakieś 20 minut.
może troszkę więcej. Mam nadzieję tylko, że skuter mi zapali, bo już go tak w sumie zostawiałem ze dwa razy na włączonym zapłonie, włączonych światłach. I kiedyś ogólnie zapomniałem na dłużej i akumulator się rozładował. Ale tutaj na szczęście jest jeszcze dobry akumulator i skuter zapalił. Kurde, jak mogłem tak zapomnieć znowu po raz kolejny zostawić skuter na światłach z włączoną stacyjką. Aj, pokażę Wam jeszcze w dzisiejszym odcinku jedną rzecz, gdzie będziecie mogli sobie coś załatwić, bo zobaczcie, spadł mi telefon ostatnio, bo pan montował nam zmywarkę i robił małą przeróbkę w wodzie i kurczę, szybko biegłem zakręcić wodę, bo gdzieś tam ciekło jeszcze i mi wypadł telefon w tym pośpiechu i pękła mi szybka, także jadę, wymienię jeszcze szybkę, to pokażę Wam, gdzie takie rzeczy możecie sobie wymienić i ile będzie to kosztować. Słuchajcie, jeśli chodzi o wymianę na przykład właśnie szybki w telefonie, to możecie to zrobić w samym centrum Pattayi w galerii Central Festival. Ja się tutaj nauczyłem wymieniać u takiej jednej pani na takim jednym stanowisku i po prostu robię to od zawsze w swoich telefonach i też dlatego, że jest to firma Focus, a jest to fajna firma. Ja jestem bardzo zadowolony z tej firmy, jeśli chodzi o szkiełka. I można tutaj znaleźć do praktycznie wszystkich telefonów szkiełka tej firmy, więc często korzystam po prostu tutaj z tego miejsca. Ale to jest taki punkt, jak widzicie, no w galerii na trzecim piętrze, w Central Festival, jeszcze raz powtarzam, gdzie on dzisiaj jest, wczoraj był, rok temu był, ale czy będzie za tydzień, za dwa, to tego pewny nie jestem. W każdym bądź razie w jakimś kolejnym odcinku powiem Wam o takim miejscu, specjalnym, dedykowanym wręcz właśnie pod na przykład właśnie takie rzeczy jak wymiana szkiełek, wymiana telefonów czy case'ów, czy bo tutaj case'ów na przykład nie ma za bardzo, choć case'y są na przykład obok, ok, tylko że to jest tak mało tych case'ów ogólnie. Są tutaj też jeszcze jakieś powerbanki, widzę, jakieś inne rzeczy, ale pokażę Wam w następnym odcinku dosłownie całe jedno piętro takich rzeczy, albo dwa piętra, albo nawet trzy piętra w takiej jednej galerii, gdzie takie rzeczy będziecie mogli zrobić i jest to zdecydowanie nawet może i lepsze miejsce do wymiany tego szkiełka i takich rzeczy związanych z telefonami, ekranami, drukarkami, telefonami, komputerami, kamerami jakimiś różnymi. To i całą taką elektroniką to jest pod to naprawdę fajne tutaj miejsce dedykowane w Tajlandii, w Pattayi, gdzie możecie takie rzeczy zrobić i pewnie większość osób korzysta akurat właśnie z tamtego punktu, ale ja nauczyłem się tutaj w galerii w Central Festival i zawsze robię to tutaj, ze względu jeszcze przede wszystkim, tak jak mówiłem, na tą firmę Focus, bo lubię te szkiełka po prostu i zawsze z nich korzystam, więc teraz się nauczyłem też już korzystać z tego privacy glass, więc teraz to tylko zakładam na swój telefon i jestem bardzo zadowolony. Tutaj jeszcze też obok jest sklep z iPhone'ami i ostatnio teraz wchodziła 16, to normalnie były takie kolejki po telefon iPhone, że masakra, naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi robiło takie preordery, żeby się zapisać, że jak tylko już wyjdzie do sklepu, przyjdzie towar, to że oni już chcą mieć zarezerwowane, zapłacone i od razu dostać swojego iPhone'a, także bardzo dużo ludzi chciało z tego skorzystać, w szoku byłem. Ok, moje szkiełko już jest wymienione, piękne, ładne, nowe, privacy, czyli z boku nie widać, zobaczcie, z boku nie widać, fajne to jest, że jak ktoś stoi z boku i chciałby nam zajrzeć do telefonu, to nie jest w stanie zrobić, bo tak jak widzicie, obracam, nie widać. O, czekajcie, tu widać, tu nie widać, a cały czas się świeci. Także od dołu, od góry trochę mniej to działa, ale z boku działa to bardzo dobrze i kosztowało to 50 zł. Szkiełko kosztowało 5 dyszek, także ja już na mieście mam wszystkie rzeczy dzisiaj pozałatwiane. Nagrałem fajny film odnośnie fajnego mieszkania w Malediwach, Grand Resort, coś tam, na który Was serdecznie zapraszam już w następnym vlogu, bo jakbyście chcieli sobie to mieszkanie wynająć, to dacie mi znać i wszystko pomogę Wam załatwić. Ja już się też wymeldowałem ze swojego starego mieszkania, klucze oddałem, wszystko pozałatwiałem, szybkę wymieniłem i mogę spokojnie wracać do domu.